potem powróci mu, rzuci stary strach. Goni przed palcem my. W nim mówiłam się nieraz, twoje oczy, a zielone oczy były duszą. I to prawda. Cześć, dzień dobry, tu Janek, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jest sobota, 6 sierpnia, po godzinie 12. Jak już możecie zobaczyć po tytule, dzisiaj wybieram się na koncert w Sanach w Krakowie. Aktualnie w Krakowie trwają letnie brzmienia, bilecik już mam przygotowany. Także dzisiaj wam pokażę koncert Zuzi. Mega nie mogłem się już doczekać tego dnia. Pomimo niesprzyjającej aury pogodowej za oknem, to jednak nie przeszkodzi mi w tym, żeby dobrze bawić się na koncercie, bo koncert odbywa się w Centrum Sportu w Krakowie, w jakimś parku. W sumie jest to niedaleko mnie, także się przejdziemy na krótki spacer przed koncertem, także wszystko będę wam tutaj relacjonować. A tymczasem uciekam się ogarniać, bo muszę jeszcze posprzątać. No i muszę też pogarniać różne rzeczy sobie na kompie, także tym was tutaj zanudzać nie będę. A tymczasem zapraszam was do oglądania i odezwę się do was potem. Jest przed godziną 20, ja już jestem ogarnięty do wyjścia. Jest około godziny 19.30 i tak wygląda moja stylizacja. Także ja lecę teraz na Bolta i odezwę się do was, jak będę po koncercie. Moje szczęście na dobre i na złe, własne miejsce, tam gdzie czekasz na mnie ty. Dlaczego? Na dobre i na złe. Mówili tak telewizji, trzeba jakieś mieć. I ładnie śpiewajcie. A gdyby na parkiet ktoś porwał ją choć raz, zniknąłby cały świat. Gdy orkiestra gra, już ta melodia się skończy i tak. Daj ze mną i ściany się kręcą. Lecimy, tak? Piosenka, co się podobno nazywa Kawka na wynos. Kawka na wynos, dzisiaj towarzyszy mi. Do cappuccino niesłodzony będę pił. Jak pirowski śnieg, całe noce mi się śnił. Gdzie Romeo był? Co dzień nie narzekałem, gdzie ten happy end. To chciało dalej się znieść. Ja nie pytam już i wiem o co chodzi mu, a w mej głowie luz.
gra melodia. A my zamieniamy w niej. Tyle dałabym odejść, aby ziemy kwit. Pozostanie twoja świta. A jeżeli ktoś zapyta, ja odpowiem, nie znam tego. Wolę oraz ciebie chyba. Choć tu mnie się odzywa. Już nie będę twoją mamą. Wielu wodzi pójdzie za mną. Nigdy już nie będę twoja. Nigdy już nie będę twoja. Sorry, ja nie będę twoja. Nigdy już nie będę twoja. Nigdy już nie będę twoja. Nigdy już nie będę twoja. Sorry, ja nie będę twoja. Patrz na zielone oczy. Oj, to był piękny maj. Patrz na zielone oczy. Moi drodzy, po koncercie, jest po godzinie 23:00, już jest prawie 23:30, ja niedawno wróciłem do mieszkanka, teraz zacząłem dopiero dodawać
Insta Stories z koncertu, bo mój internet zaczął coś świrować na koncercie i odzywam się do Was tak naprawdę świeżo po koncercie Sanach. Było cudownie, niesamowity koncert, naprawdę chciałbym tam ponownie wrócić. Sanach cudownie śpiewa, mega super się bawiłem, naprawdę. Po prostu ten koncert był jednym z lepszych wydarzeń w tym roku, jakie miały miejsce i z chęcią bym tam wrócił, naprawdę. Wiem, że się powtarzam, ale jestem w emocjach. Jak słucham tego, to aż mi gęsia skórka przychodzi, bo pododawałem Wam większość urywek z koncertu, też tam śpiewam. Tutaj też to mogliście sobie usłyszeć, choć nie w poprzednich klipach. Połowa vloga to jest koncert Sanach, no ale tak jak Wam mówiłem, idę na jej koncert, więc tutaj nic innego nie zobaczycie. Taki vlog z koncertu. No, nie będę tutaj pokazywać swojego dnia, no bo wybierałem się na koncert i o to chodziło. No, jak się komuś nie podoba, no to nie musi oglądać, ale ja kocham po prostu muzykę Sanach. Większość jej piosenek po prostu opisuje moje życie. W ogóle zobaczcie, jaką mam koszulkę. Tutaj z właśnie vlogami, z LGBT. Mam tutaj koszulkę Sanach z wlepkami z LGBT. Przed chwilą mi się Siri włączyła, ale ten dzień zaliczam do jednych z lepszych dni. Pomijając fakt, że parę dni temu dowiedziałem się o smutnej rzeczy, o której tutaj Wam nie będę w tym vlogu opowiadać, tylko powiem to raczej w podcaście, bo chciałbym tam opowiedzieć Wam historię o mojej orientacji seksualnej, bo właśnie też dostałem pytanie, czy taki podcast się pojawi, także pojawi się już niebawem. No, a tymczasem ja uciekam dodawać dalej Insta Stories. Mój Instagram coś świruje. I w ogóle powiem Wam, że ciężko w ogóle było mi się dostać z tamtego miejsca do mieszkania, bo był straszny korek, Bolt nie mógł podjechać. I jak jechałem w tamtą stronę, to musiałem właśnie w połowie drogi wysiąść i sobie podejść właśnie do tego parku, gdzie odbywał się koncert. Naprawdę dramat po prostu. Nie było w ogóle jakby miejsca. I też w sumie stałem bardzo daleko od sceny, było masę ludzi. Porównując do koncertu Sobla, to tutaj naprawdę było parę tysięcy osób, a na Soblu było troszkę mniej, bo tam miałem miejsce przy scenie. Może nie przy samej, ale tutaj na Sanach naprawdę masę było osób. Jestem w szoku, bo tylu ludzi jeszcze nie widziałem na koncercie. Także wielkie wow, naprawdę jestem w szoku. A tymczasem uciekam dodawać do Insta Stories i dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli ten vlog Wam się podobał, to nie zapomnijcie o kciuku w górze, o subskrypcji i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku bądź podcaście. Zobaczymy, co będzie. Także śledźcie Instagrama, bo tam Was na bieżąco informuję, co dodaję na YouTube'a. Także trzymajcie się. Pa, pa!